Cześć, witajcie. Dzisiaj wystartowaliśmy z sondą do mieszkańców Kielc. Idziemy z pytaniem, w jaki sposób mogą zachęcić swoich bliskich i swoich znajomych do tego, żeby przyszli na mecz najbliższy z Pogonią Szczecin. Zostańcie z nami i sprawdźcie, jak nam poszło. Jak zabierzecie więcej osób, żebyśmy mieli komplet publiczności na Suzuki Arenie? Po prostu zaprosimy ich na pójście. Dobra, bierzecie ich za rękę, kupujecie im bilety, no wysyłacie do nich wiadomość na Messengerze, no. Dzwonicie. Zadzwonimy albo Messenger. Umówimy się. Okej, dobra. I rozumiem, że liczymy na to, że nie tylko we dwóch przyjdziecie, ale będziecie mogli też ze sobą przynajmniej po jednej osobie zabrać zaraz. No jak nie więcej, zobaczymy. Korona Kielce, no to jednak tutaj miejski klub sportowy, no to jest jedną z takich rzeczy, które by zachęciły. No myślę, że to jest idealny sposób na spędzenie wolnego czasu. Okej, ale rodzinnie, znajomi, chodzi o atmosferę, czy o to, co dzieje się na boisku? Sposób na spędzenie czasu w gronie najbliższych, myślę, że najbardziej jest wskazany. Ostatni weekend wakacji. Tym bardziej. Myślę, że to większość ludzi kibicuje Koronie i z chęcią przychodzimy, jak możemy, to oczywiście zabieramy też znajomych czy rodziny i w sumie nawet chyba nie potrzeba jakichś specjalnych zachęt dla nas. Chcesz iść ze mną na mecz Korony? Yes, dobrze, kupię ci bilet. O, jeszcze lepiej. Jak byś mógł zaprosić kolegę tutaj, żeby on poszedł na ten mecz? Jakbyś go zachęcił, żebyście poszli razem, żebyście wspierali wspólnie Koronę Kielce w najbliższym na przykład spotkaniu z Pogonią Szczecin? Ja nie bym powiedział tak, że no to jest klub kielecki, a mieszka on w Kielcach, więc niech wspiera klub swojego miasta i że gra bardzo dobrze, więc można zobaczyć spotkanie na dosyć dobrym poziomie. Czy kibicujecie Koronie Kielce? Oczywiście. Bardzo nie. Fajnie, a nie? O i super, bo to idealnie wam się składa. Powiedz mi, w jaki sposób zaprosiłabyś tutaj kolegę do tego, żeby poszedł z nami i żebyśmy razem mogli kibicować na stadionie? W jaki sposób byś go zachęciła do tego, żeby poszedł razem z tobą? Zaciągnęłabym go siłą. Okej, czyli nie niespodzianka, tylko siłowo. Tak. Przepytaliśmy Kielczan, w jaki sposób będą nas wspierać i w jaki sposób zachęciliby innych bliskich i znajomych do tego, żeby razem z nimi udali się na stadion. Odpowiedzi były bardzo różne. Mamy nadzieję, że ci, którzy zadeklarowali się, że będą z nami 4 września na meczu z Pogonią Szczecin, rzeczywiście będą nas wspierać z trybun. A my zachęcamy wszystkich do kupowania biletów i do tego, żebyśmy razem wspólnie stworzyli kolejny komplet na Suzuki Arenie. Trzymamy za was kciuki, wierzymy w was. Mamy nadzieję, że razem będziemy świętować zwycięstwo z Pogonią Szczecin 4 września. Do zobaczenia!